Raków Częstochowa to ewenement w polskiej lidze. We współczesnej historii naszej ekstraklasy szturmem przebili się do elity i błyskawicznie poszli po swoje. Nie brakuje jednak głosów, że jest to klub jednego sezonu, a zdobyte mistrzostwo tak naprawdę zakończyło cykl, a nie dopiero co go rozpoczęło. Czy Raków czeka los innych klubów jednego sezonu z najświeższej historii? A może jednak trend się zmieni i te nieoczywiste zespoły będą dłużej utrzymywały się w czołówce? Prześledźmy, jak wyglądało to do tej pory. Witam was bardzo serdecznie, Futbol bez cenzury, a dzisiaj, jak już pewnie widzieliście po tytule i zapowiedzi tego filmu o klubach jednego sezonu w polskiej lidze, zapraszam do oglądania, ale zanim do tego przejdziemy, przypominam wszystkim pełnoletnim osobom, że możecie odbierać prezent od sponsora kanału Betfan. Bonus 200% na was czeka na start. Wpłacając 150 zł, otrzymujecie aż 450 zł na grę. Wszystkie linki w opisie, a my przechodzimy do meritum. Pierwszym takim przypadkiem śmiało można określić Polonię Warszawa z sezonu 99-2000. Nim zdobyli upragnione mistrzostwo, szło im w lidze różnie. Była ósma lokata w rozgrywkach 96-97, druga sezon później, a przed rozgrywkami mistrzowskimi czarne koszule zajęły piąte miejsce. Po zwolnieniu Zdzisława Podedwornego, który nie dogadywał się z piłkarzami, choć był chwalony za warsztat, władzę w klubie i to w całości, dosłownie przejął Jerzy Engel, późniejszy selekcjoner reprezentacji Polski. Do momentu zwolnienia Podedwornego Engel był dyrektorem sportowym, ale po tej decyzji wszedł w buty trenera, namawiając do współpracy w roli grającego asystenta Dariusza Wdowczyka. Oto jak wspomina współpracę z tym duetem ówczesny piłkarz Polonii Piotr Dziewicki. Byli oni głównymi liderami zespołu. Engel był świetnie przygotowany taktycznie, był menedżerem, prowadził zespół i panował nad wszystkim, co działo się w klubie. A Wdowczyk przywiózł do Polski brytyjski styl, wpoił nam, byśmy walczyli. Rywale mieli czasami pretensje, że gramy zbyt ostro, ale było to skuteczne. Wdowczyk czuł szatnie, w kontaktach z zawodnikami bywał bardzo bezpośredni. Patrząc jednak na to, jak potoczyły się losy Polonii w tamtym sezonie, nie można powiedzieć, że do końca było kolorowo. Co prawda po wrześniowym meczu z Górnikiem czarne koszule zostały liderem pierwszej ligi po raz pierwszy od 1946 roku, ale dość szybko doszło do zawirowań w sztabie. Okazało się bowiem, że Polski Związek Piłki Nożnej, widząc efekty pracy Engela, postanowił go Polonii podkraść do pierwszej reprezentacji, a całą dalszą historię pana Jerzego wszyscy doskonale pamiętają. A jeśli nie, to odsyłam do niedawnego filmu, który pojawił się na kanale. Wdowczyk w tej sytuacji był zmuszony pracować sam, ale do tego Engel go przygotował. Igor Gołaszewski wspomina, że Wdowczyk często przy złym wyniku realizował odprawy mentalne i przekazywał swoje niezadowolenie, by po chwili wszedł Engel i przekazał niuanse taktyczne na dalszą część meczu. Wydawało się, że bez głównodowodzącego Polonii może być ciężko utrzymać dobrą formę z rundy jesiennej, w której przegrali ledwie 3 spotkania. Natomiast Wdowczyk utrzymał zespół w ryzach, a nawet poprawił wyniki względem pierwszej rundy. Na wiosnę Polonia przegrała tylko 2 spotkania i to jedno z Petrochemią Płock, a wynik ten nie miał żadnego znaczenia, bowiem Polonia przypieczętowała mistrzostwo wcześniej, dokładnie w derbach wygranych 3-0 na Łazienkowskiej. Kluczem do sukcesu była nie tylko dyspozycja sportowa poszczególnych piłkarzy na czele z Olisa Debe, który zdobył w samej lidze 12 bramek, ale także i świetnie zorganizowany system wynagradzania piłkarzy, co wspomina Engel. Pod względem finansowym nie byliśmy najmocniejsi w lidze. Piłkarze mieli jednak zagwarantowane duże premie za zwycięstwa, co z pewnością wpływało na ich motywację. Romanowski dał nam też wolną rękę w budowaniu zespołu, dlatego wszystko mogliśmy poukładać tak, jak chcieliśmy. Mistrzostwo jednak było w zasadzie początkiem i końcem Wielkiej Polonii. Już nigdy później nie nawiązali do sukcesu z 2000 roku. Świadczą o tym kolejne spadki w ligowej tabeli wraz z kolejnymi sezonami. Nie udało się także powtórzyć wyczynu nawet za Józefa Wojciechowskiego, gdzie mogłoby się wydawać, że Polonia włączy się do walki o tytuł. To ewidentnie uświadcza w przekonaniu, że sezon 99-2000 był apogeum formy Polonii, do której nigdy już nie nawiązali. Sukces Zagłębia Lubin prowadzonego w rozgrywkach 2006-2007 przez Czesława Michniewicza można uznać za jeszcze mniej spodziewane mistrzostwo. Sezon 2006-2007 nie zaczął się od razu dla Zagłębia najlepiej. W roli trenera zatrudniony został Edward Claydens, który mimo nie najgorszych wówczas wyników nie spełnił oczekiwań zarządu i jego miejsce wraz z początkiem października zajął Czesław Michniewicz, który tyle co wrócił z zagranicznego stażu w Londynie. Oto jak wspomina to niedawny selekcjoner reprezentacji Polski. Zagłębie po
zostawiło jednak na zatrudnienie Edwarda Claydensta. Karty w Lubinie rozdawał wówczas Mirosław Jabłoński, dobry znajomy trenera Claydensta. Zagłębie nie grało jednak na miarę oczekiwań. Ja w tym czasie wyjechałem z Rafałem Ulatowskim na staż do Tottenhamu. Po powrocie powtórnie otrzymałem propozycję z Lubina, a do gry włączył się również prezes Drzymała z Grodziska Wielkopolskiego. Zagłębie okazało się jednak konkretniejsze, choć nawet w dniu podpisania kontraktu przedstawiciel Dyskoboli dzwonił do mnie, przekonując, że Grodzisk byłby dla mnie lepszym miejscem. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ od tego momentu Zagłębie przegrało ledwie dwa mecze z bezpośrednim konkurentem do tytułu, a więc z GKS-em Bełchatów i na dwie kolejki przed końcem z Górnikiem Łęczna. Nikt jednak nie przypuszczał, że mistrzostwo zdobyte jednym punktem nad GKS-em Bełchatów stanie się początkiem problemów. Zdobycie mistrzostwa było problemem. W Lubinie obowiązywał 3-letni plan dojścia do krajowych trofeów, a wszystko zrealizowaliśmy w ciągu jednego sezonu. Nie był gotowy nowy stadion, nie było czasu na budowę perspektywicznej drużyny. Niektórzy zarzucają mi, że przychodzę do drużyny i w pierwszym roku czy półroczu osiągam najlepsze wyniki, a potem nie potrafię tego kontynuować. Ja to widzę inaczej. Potrafię bardzo szybko wycisnąć z zespołu tyle, ile się da, ale po sukcesie nie miałem nigdy możliwości wzmocnienia zespołu. Po zdobyciu z Lechem Poznań Pucharu Polski w pierwszym roku pracy z klubu odeszli Bosacki i Świerczewski. Po mistrzostwie osiągniętym Zagłębiem Łukasz Piszczek odszedł do Bundesligi, a Michał Chałubiński doznał ciężkiej kontuzji. Tych dwóch zawodników zdobyło w mistrzowskim sezonie prawie 30 bramek dla drużyny. To nie było jednak jedynym problemem klubu z Lubina, ponieważ do dużo słabszej dyspozycji sportowej doszła kwestia afery korupcyjnej, której Zagłębie brało udział w rozgrywkach 2003-2004. Jak wykazało wówczas śledztwo, Zagłębie nie miało szans uczciwie uzyskać 4-punktowej przewagi w tabeli, która dałaby im awans do pierwszej ligi. Spowodowało to karną degradację do zreformowanej pierwszej ligi ówczesnej drugiej na sezon 2008-2009. Co prawda lubinianie po roku powrócili do ekstraklasy, ale nigdy później nie nawiązali do rozgrywek mistrzowskich. Śląsk Wrocław Jacka Magiery w tym sezonie wyraźnie próbuje nawiązać do najlepszych lat klubu z XXI wieku, przede wszystkim do rozgrywek 2011-12 i Mistrzostwa Kraju. We Wrocławiu grało wówczas wielu dobrych piłkarzy, jak choćby Mila, Celeban, Stefanowicz, Diaz, bracia Gikiewiczowie czy Marian Kelemen. Szóste miejsce po awansie do Ekstraklasy czy dziewiąte w rozgrywkach 2008-2009 nie zwiastowały złotego okresu, ale już wicemistrzostwo sezon później mogło dawać nadzieję na ciekawe czasy dla klubu z Wrocławia. Zwłaszcza, że Śląsk pod względem formy znakomicie wyglądał przez cały sezon. Tylko przez dwa mecze bowiem wrocławianie opuścili ligowe podium. Po inauguracyjnej kolejce byli na 11 miejscu, a po meczu siódmej kolejki z Krakowią byli na 5 pozycji. Następnie utrzymywali się już w ligowym czubie tabeli. Oto jak wspomina tamten okres czołowy wówczas piłkarz Śląska Sebastian Mila. Przed sezonem mało kto brał Śląsk na poważnie. Nawet jeśli ktoś z nas powiedział o mistrzostwie, to w kraju nikt tego nie usłyszał. Liga spojrzała na nas z szacunkiem w zimę, gdy zasiedliśmy na fotelu lidera z 4-punktową przewagą. Wtedy tytuł stał się realny, to stało się naszym celem. Myśl o mistrzostwie nie przytłaczała nas, a raczej motywowała. Startujesz do ligi, to twoim celem nie może być utrzymanie, szczególnie gdy w poprzednim sezonie byłeś wicemistrzem. Należy też wspomnieć tu o legendzie, jaką bez wątpienia stał się po tamtym okresie Orest Lęczy, który przejął znajdujący się w bardzo słabej sportowo sytuacji zespół po Ryszardzie Tarasiewiczu. Śląsk w momencie zwolnienia Tarasiewicza znajdował się na 15 miejscu i mocno pikował w kierunku drugiej ligi, aczkolwiek choćby Mila podkreślał, że to właśnie Tarasiewicz stworzył podwaliny pod mistrzowski zespół. Nic, absolutnie nic nie można zabrać z mistrzowskich zasług trenerowi Lęczykowi. Miewaliśmy różnej natury kłopoty podczas rozgrywek, on miał swoje sposoby na radzenie sobie z nimi. Czasem te metody były trudne dla nas do akceptacji, ale dziś uważam, że trener robił dobrze i koniec końców doprowadziło nas to do sukcesu. Jest to wielka zasługa trenera Lęczyka, jednak nie możemy zapominać, jak budowany był Śląsk. W meczu o mistrzostwo z Wisłą w naszej drużynie 80% zawodników było ściągniętych przez trenera Tarasiewicza. Nie chcę być źle zrozumiany, nie mówię, że komuś drużyna zawdzięcza mniej czy więcej. Trener Lęczyk jest mistrzem Polski, ale budowa drużyny to jest proces i warto czasem szerzej na to spojrzeć. Lęczyk stopniowo odbudowywał formę sportową zespołu, by ostatecznie najpierw doprowadzić zespół do wicemistrzostwa, a po nim zgarnąć największy skarb w ekstraklasie, czyli mistrzostwo. W okolicach 20 kolejki jednak wydawało się, że misja nie powiedzie się, ponieważ Śląsk stracił pozycję lidera.
lidera i odzyskał ją dopiero w przedostatniej kolejce, a zwycięstwem w Krakowie z Wisłą w ostatniej serii gier przypieczętował tytuł mistrzowski. Oto jak wspomina to trener Lęczyk. Śląsk Wrocław po 35 latach oczekiwania znowu został mistrzem Polski. Ileż ta drużyna zrobiła, żeby spieprzyć dorobek z jesieni i całkowicie zawalić sezon? Wiosną aż do dzisiaj nie wygrała ani jednego meczu na wyjeździe, nie zwyciężyła też w ani jednym z pierwszych czterech wiosennych spotkań, mimo że trzy z nich rozgrywała na własnym boisku. Wszystko, absolutnie wszystko pachniało katastrofą, od fatalnej formy zespołu, przez tragiczne transfery i wewnętrzne kłótnie, aż po bardzo słabe wyniki, pół roku dramatu. Pół roku dramatu przerodziło się jednak w coś więcej, ponieważ Śląsk od tamtej pory nie zaznał już tak dobrej gry. Bardzo słabe eliminacje Ligi Mistrzów przegrane ze szwedzkim Helsingborgiem, czy późniejsze zmiażdżenie Śląska przez Hanower w Lidze Europy zwiastowały rychły upadek sportowy, choć nie był on tak szybki, ponieważ Śląsk w następnym sezonie utrzymał ligowe podium, a w Europie potrafił pokonać klub Bruś. Również długo potrafił walczyć jak równy z równym Sevillą. Faktem jest natomiast, że już nigdy nie było tak dobrze jak w rozgrywkach 2011-12. Piast Gliwice prowadzony w rozgrywkach 2018-19 przez Radosława Latala to chyba jeszcze mniej spodziewany mistrz niż nawet Zagłębie Lubin. Mało co wskazywało wcześniej na to, że Piast włączy się do walki o tytuł. Od momentu powrotu gliwiczan do Ekstraklasy w sezonie 2012-13 najlepszym ich wynikiem było wicemistrzostwo w rozgrywkach 2015-16. Ale od tamtego momentu miała miejsce istna sinusoida. Znajdowali się na czwartym miejscu, dwa razy na 12. Po wicemistrzostwie Piast znowu zleciał do dolnej połówki tabeli, co pozwala stwierdzić, że ich dyspozycja w Ekstraklasie jest bardzo nierówna. Albo jest bardzo dobrze, albo bardzo słabo. Ale na pewno mało kto twierdził, że w rozgrywkach 2018-19 Piast zdobędzie mistrzostwo, jak sezon wcześniej walczył o utrzymanie, zajmując finalnie 14 miejsce. To każe wręcz nazywać gliwiczan polskim Leicester, gdyż ich mistrzostwo było równie nieprawdopodobne. W kolejnych sezonach nie udało się Piastowi utrzymać dobrego trendu, choć nie zlecieli oni drastycznie w ligowej tabeli. Szóste, piąte i ponownie piąte miejsce pokazują, że Piast utrzymał się w czołówce. Szczególnie jednak można żałować dwóch meczów z Batę Borysu w eliminacjach Ligi Mistrzów 2019-20, ponieważ widać było, że Białorusini byli do ogrania. W taki sposób wspomina to Waldemar Fornalik, ówczesny trener. Po pierwszym meczu wszyscy byli wręcz zbudowani postawą Piasta. Zabrakło nam odrobiny szczęścia albo skuteczności, by w pierwszym spotkaniu załatwić sprawę awansu. Później wkomponowano nam w niefortunnym terminie Superpuchar. Byliśmy u progu sezonu, w trakcie bardzo ważnego dla nas dwóch meczu. Trzeba być perfekcyjnie przygotowanym, żeby przejść Batę Borysów. Zdarzyła nam się jednak wpadka w postaci błędu indywidualnego i odpadliśmy po, uważam, dobrych dwóch meczach. A jak zapatrywać się zatem na Raków? Czy wpisuje się w miano klubu jednego sezonu, jak głosi opinia publiczna? Odejście Marka Papszuna na pewno negatywnie wpłynęło na styl gry drużyny, która w szczególności na arenie europejskiej radzi sobie zaskakująco słabo. Trzeba jednak zaznaczyć, że zebrano na tyle szeroką kadrę, że analizując jedynie rozgrywki ligowe, Raków nadal jest w grze o najwyższe cele. Zwycięstwo w zaległym meczu pozwoli medalikom zrównać się punktami z Jagiellonią i znajdować się tuż za plecami liderującego Śląska, tracąc do niego zaledwie jedno oczko. Gdy zestawimy to z innymi pucharowiczami z ubiegłych lat, Raków wypada naprawdę dobrze. Przynajmniej na tym etapie sezonu. Też trzeba oczywiście zaznaczyć, że przypadki Lecha czy Legii z ostatniego okresu uwzględniają zwycięstwa w europejskich pucharach, czego o Rakowie nie można powiedzieć. Więc o ile ligowy byt nie ucierpiał tak bardzo, o tyle nie można z czystym sumieniem stwierdzić, że Dawid Szwarga znalazł idealne rozwiązanie na połączenie gry na trzech frontach, wliczając w to Puchar Polski. Na pewno jednak okolicznościami łagodzącymi jest debiut klubu w Europie. To tylko pokazuje, że nawet tak mądrze budowany projekt, jakim jest Raków do występu w Lidze Europy, nie wspominając już o lepszych rozgrywkach, potrzebuje sporego doświadczenia i nie jest możliwe wejście z buta, jak miało to miejsce w Ekstraklasie. Na pewno jednak do miana klubu jednego sezonu im daleko i można pokusić się o stwierdzenie, że na polskim podwórku jeszcze niejednokrotnie w niedalekiej przyszłości namieszają. A jakie jest wasze zdanie o przytoczonych klubach, jaka jest wasza opinia na temat Rakowa? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach. Nowe osoby do subskrybowania kanału. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.